No i mamy bramkę na rozpoczęcie drugiej połowy tego spotkania strzelcem. Ten rzut wolny. Krótkie rozegranie i bramka dla drużyny z Osieka. Mateusz Wróblewski na 3-2. Zobaczymy, czy są w stanie stworzyć taką właśnie niespodziankę zawodnicy Akropolu, ale teraz bramka dla drużyny bydgoskiej. Trzecia bramka dla SPX. Numer 20 to Arek Piskorski. Strzał z dystansu. Michał Konwiński, 21, Wojciech Konwiński i 24, Tomek Jankowski w bramce. Trzewicarz, no i mamy pierwszą bramkę. Michał Majka strzelce. Po sytuacji w tabeli, a to po tej powtóreczce właśnie w taki sposób. O czym również jeszcze nie powiedzieliśmy, no ale mamy pierwszą bramkę. No i jest to bramka dla...